Zbiórkę pieniędzy przeprowadzi Fundacja Nasze Dzieci z Żarowa. Przy aktywnym udziale wolontariuszy w trakcie pikniku majowego wystąpią zespoły rockowe z terenu powiatu. Zaprezentują się również zespoły taneczne oraz wokaliści. Wszystko po to, aby pomóc Magdzie i jej rodzinie w walce z chorobą. Żadna akcja nigdy nie była tak skierowana do jednej osoby. Na przykład WOŚP to jest akcja skierowana do wielu ludzi, dla wielu potrzebujących, a tutaj mamy w mieście osobę, która potrzebuje naszej pomocy. No i skoro możemy coś takiego zorganizować, no to jak najbardziej chcemy coś takiego zorganizować. Dużo rockowych koncertów to przede wszystkim, dużo zabaw dla dzieci, młodzieży, dla starszych. Będzie pokaz fire show i inne atrakcje, ale to trzeba przyjść, żeby zobaczyć. Sytuacja Magdy na dzień dzisiejszy jest poważna. Dziewczyna od 10 lat walczy z chorobą i nie ma zamiaru się poddać. Obecna rehabilitacja i kuracja, jaką stosuje Magda, nie pomaga. Potrzebny jest nowy lek, co wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi, na które rodziców dziewczyny już nie stać. Nadzieja w leku gilenia, który nie jest refundowany przez NFZ, a który powinna brać przez minimum 2 lata, żeby powrócić częściowo do samodzielności. Niestety miesięczny koszt kuracji to około 9 tysięcy złotych, a do tego potrzebna jest ciągła rehabilitacja, której NFZ nie refunduje. Choroba, z którą Magda się zmaga, stwardnienie rozsiane, jest chorobą neurodegeneracyjną. Dotyka ludzi młodych, między 20 a 40 rokiem życia. I tutaj cały zespół ludzi musi pracować z Magdą, nie tylko fizjoterapeuta, również lekarz, neurolog, psycholog, prawda, pielęgniarka. Magda wymaga codziennej rehabilitacji. To nie jest tak, że tydzień, dwa i już jest dobrze. To jest codzienna, trudna walka o utrzymanie Magdy w sprawności jak najdłużej. Magda mimo choroby stara się aktywnie żyć. Obroniła niedawno magistra z zarządzania i marketingu. Przypominamy, zbiórka pieniędzy dla chorej Magdy odbędzie się 2 maja w Jaworzynie Śląskiej na tamtejszym stadionie. Zapraszam wszystkich, żeby wzięli ludzie w takiej właśnie akcji, że pokażę na co i przystać, że biorą pod uwagę takich ludzi chorych, że nie są mi obojętni.